Dzień dobry, witam serdecznie w perfumach na tacy. Dzisiaj taca różowo-zielona. Jest mały, drobny akcent w postaci zielonego flakonu. Ciekawa jestem, czy na tym etapie już ktoś zgadł, co też może się kryć. U mnie nie często goszczą zielone flakony. Ja wiecie, jestem różowa dziewczyna, więc rzadkość to u mnie, ale jest. Zaraz do niego przejdziemy. Zacznę od różowego. Słuchajcie, Acqua di Parma Peonia Nobile. W ogóle to polowałam jeszcze na tą Rosa Nobile. Jak wiecie, i Rosa, i Piwonia to dla mnie takie go-to kwiaty. To jest zapach mocno, mocno kwiatowy. Czy piwoniowy? Nie powiedziałabym. Słuchajcie, to jest najciekawsze. Nazywa się Peonia Nobile, a dla mnie jest bardziej różany niż piwoniowy. Nawet taką lekką konfiturę z róży tutaj wyczuwam, więc no dobra, ale pozostaje mi wierzyć na słowo, że to jest piwonia. Powstał w 2016, mamy tutaj w składzie piwonię, różę turecką, malinę, geranium, paczulę, czarny pieprz, piżmo, frezję, bursztyn. No właśnie, ta róża z maliną daje wrażenie takiej konfiturowości. Ta piwonia jest niestety przez nie troszeczkę tak przygnieciona, a szkoda, bo ja lubię, kiedy piwonia wiedzie pierwszy prym, a tutaj no nie jest tak w tym zapachu. Tutaj przede wszystkim ta owocowość wybija naprzód i róża. Taka nawet właśnie, jak wspomniałam, konfiturowa. Przyjemny zapach, wdzięczny, taki zdecydowanie wiosenno-letni. Dobre parametry, może nie jakieś wybitne, natomiast za bardzo nie ma się do czego przyczepić. Kolejny to delikatny, różowy zapach putpuri. Zawsze to mówię, takich suszonych płatków różowych kwiatów. To jest My Berberry Blush. Z piękną kokardką, z ciekawym korkiem nawiązującym do designu ich guzików przy płaszczach. Przepiękny zapach. Od razu, kiedy go tylko powąchałam w perfumerii na samym początku, zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Wiedziałam, że musi zagościć w mojej kolekcji i faktycznie szybko zagościł. To jest zapach wdzięczny, owocowo różany z roku 2017. Totalnie romantyczny, totalnie kobiecy. Taki no właśnie różowy, różowy, lekko słodki. Ale to jest słodycz takich właśnie zasuszonych, mięsistych płatków różowych kwiatów. Mamy tutaj granat, cytrynę, zielone jabłko, płatki róży, geranium, wisterię, jaśmin. Przepiękny jest, przepiękny, cudownie się nosi, naprawdę serdecznie polecam. Kolejny to zapach, który jest nowy w mojej kolekcji, to jest Chopard Happy Chopard, tak się nazywa ta seria, Felicia Roses. Poluję jeszcze chyba na pomarańcze z tej serii, ale to nie wiem, to jest pod znakiem zapytania, szczerze mówiąc. Przypomnę sobie jeszcze tak na świeżo ten zapach. Słodka różyczka, słuchajcie, słodka różyczka. Lekko owocowe akcenty. Mamy tutaj różowy grejpfrut, malinę, różowy pieprz, różę damasceńską, różę znowu, liść czarnej porzeczki, geranium, ilanki, lang, cedr, tonkę. Także jest tutaj bardzo, bardzo dużo róży. Felicia Roses w końcu. No, powiem szczerze, że bardzo dobry zapach różany, zwłaszcza jak za tę cenę. On chyba kosztuje około 100 zł, coś może trochę ponad 100, także nie jest to majątek, a flakon jest przepiękny. Zobaczcie, dodatkowo jeszcze ta kompozycja, no mucha nie siada. Tak jak mówię, owocowa róża, ale to nie jest taka owocowa róża jak tutaj. Nie tak bardzo słodka, bo tutaj już mocno skręcało w tą stronę konfiturową. Tutaj jest bardziej świeżo, ale trochę słodko, tak jakby delikatnie. Ten zapach na początku jest bardziej świeży, później się delikatnie właśnie dosładza. Także przepiękny, różowy, taki właśnie elegancki dość zapach, a też kobiecy, ale bardziej na co dzień, nie na żadne wielkie okazje. Kolejny, no to chyba już znany wszystkim, Versace Bright Crystal. Teraz w ogóle
jest nowa wersja nie Eau de Parfum, tylko Parfum. Już ją testowałam, mam bardzo pozytywne wrażenia. To jest tak jak Versace, to podstawowe, tylko wzmocnione. Jeżeli dla kogoś był ten za słaby, to ta wersja Parfum myślę, że trafi w gust. To jest zapach cytrusowo-kwiatowy z 2006. Mamy tutaj yuzu, granat, lód, piwonie, lotos, magnolię, piżmo, mahoń, bursztyn. Chyba nie trzeba go przedstawiać nikomu. To jest bardzo energetyczny, świeży i tutaj właśnie jest więcej piwoni. Tu już tą piwonię jestem w stanie wyczuć w tym zapachu. Bardzo taki dzienny, czysty, świeży, kwiatowy zapach. No niesamowity. Nawet tutaj, przynajmniej na mojej skórze, ja nie mam problemów z trwałością, więc ja akurat na trwałość nie narzekam, ale wiem, że są takie głosy, że dla niektórych jest to zapach mało trwały, więc daję znać, że parfum zdecydowanie powinno być bardziej trwałe. Wymieniony jest lód, słuchajcie, tutaj w nutach. I faktycznie to jest zapach taki trochę chłodny, dający efekt takiej energetyzującego chłodu, cokolwiek to znaczy. I ta piwonia też mocno tutaj brzmi, co mi się bardzo podoba. Znowu jest to zapach różowy, bardzo wdzięczny, bardzo, bardzo kobiecy. Mówiłam o zielonym flakonie. No to skoro mówiłam o zielonym flakonie, to muszę go pokazać. Acqua di Gioia Giorgio Armani. Przepiękny, przepiękny zapach, ale, jest ale. Jak dla mnie on jest zbyt delikatny, słuchajcie. No niestety, tutaj parametry coś kuleją, coś mi się tu nie podoba z tymi parametrami. No jest piękny, jest miętowy, ta mięta tutaj naprawdę się wybija. Jeżeli chodzi o nuty, to znajdziemy tutaj cytrynę, miętę, jaśmin, cedr, brązowy cukier, labdanum. I one faktycznie, pamiętacie kiedyś takie krople na żołądek? Takie miętowe krople i je się podawało na łyżeczce cukru. No to jest coś takiego, tylko znacznie mniej intensywne, bo te krople dawały po nosie, a już nie wspominając o smaku. To jest bardzo delikatny, taki ewentualnie powiew z tej łyżeczki, wiecie, taki podmuch wiatru. Wdzięczny zapach, myślę, będzie cudowny na upały. Ja w ogóle testowałam teraz wersję Intense 2024 roku. I właśnie tutaj podobna sytuacja będzie pewnie jak z tym odpowiednikiem najnowszym Parfum, że będzie trwalszy. Przynajmniej takie mam wrażenie już po pierwszych testach, bo on jest taki bardziej intensywny, faktycznie intens. Ale ten też myślę, że fajnie, że mam w kolekcji, bo czasami nie chcemy być za bardzo przytłoczeni. Ten zapach takiego wrażenia nie daje. Ogólnie jest to zapach zielono-cytrusowy, już dłuższy czas na rynku, bo powstał w 2010. Taki ochładzający, mentolowy lekko i lekko słodki właśnie za sprawą cukru w składzie. Kolejny zapach, no to znowu wracamy do róży. Flora Rosa, taki oto gerlenowski, piękny flakon. Te flakony to jest mistrzostwo. Mistrzostwo. Powstał w 2013, taka kompozycja różano-owocowa, znowu róża, bardzo często zresztą ten mariaż jest używany, właśnie róża plus owoce i tutaj nie jest inaczej, mamy tutaj właśnie też róże, mamy czerwone jagody, obok tego irys oraz piżmo. Spada mi cały czas ta gumka właśnie tutaj, ale nie szkodzi. Wdzięczny zapach. No jeden z tych takich delikatnych, jeżeli chodzi o serię Aqua Allegoria, bo mimo tego, że wiele z tych właśnie zapachów w serii jest delikatnych, to zdarzają się chlubne wyjątki. Ten do nich nie należy. To jest zapach dość ulotny, raczej traktowałam go bardziej jako mgiełkę, natomiast jest naturalny. To jest oddany naturalny zapach róży, taki bardzo delikatny, eteryczny, ale uprzyjemniający nam dzień, bo to jest zapach znowuż na dzień. Tylko mówię, no niestety niezbyt trwały. Tutaj przede wszystkim tą różyczkę czuję. Już te owoce nie są tutaj mocno zaznaczone. Nie ma tu żadnej konfitury, za bardzo słodyczy nie ma. Raczej taka świeżość jakby owoców skąpanych w rosie. Róży skąpanej w rosie. Owoców tutaj za bardzo nie wyczuwam, szczerze mówiąc. Może i są te czerwone jagody, ale to są takie niedojrzałe, bardziej takie kwaśne, rzekłabym. Mało jest słodyczy w tym zapachu. To też czasami poczytuję jako plus.
Ostatni przepiękny. La Vie Belle Florale. Coś cudownego. W ogóle cała seria, no mam słabość. Mam słabość do La Vie Belle, nie będę nikogo oszukiwać. W każdej odsłonie kocham. No może nie w każdej tak do końca. Ten audowy, tak średnio mi podszedł. Iris Absolute też średnio mi podszedł. Więc to chyba nie jest tak do końca, że wszystkie wielbię miłością bezgraniczną. To jest jeden z lepszych flankerów, moim zdaniem. Bardzo kwiatowy. I tutaj już ta słodycz jest, którą znamy z La Vie Belle oryginalnego. Oczywiście Iris jest też obecny w składzie. Obok niego łodygi porzeczki, frezja, bergamotka, różowy pieprz, osmantus, fiołek, mimoza, jaśmin, magnolia, róża, kwiat pomarańczy, drzewo bursztynowe, patchouli, piżmo. To są kwiaty, po prostu urocze kwiaty. Dosłodzone właśnie irysem na miękkiej bazie z drzewa bursztynowego i piżma. Bardzo wdzięczny zapach. On mi się kojarzy w ogóle z jakimiś uroczystościami też rodzinnymi, jakieś komunie, chrzciny, ślub. Tak, to jest dobry zapach nie tylko dla gościa, ale też dla panny młodej, myślę. Oczywiście, jeżeli chodzi o linki, to zostawię na dole do wszystkich zapachów, które tylko jeszcze są dostępne, więc można sobie kliknąć, sprawdzić, ewentualnie może zakupić. Trwałość tutaj jest też bardzo dobra, gorsza troszkę od klasyka, ale nie ma się tutaj za bardzo do czego przyczepić. Także tak będzie wyglądał mój słoneczny tydzień, bo pogoda się robi taka iście, już wakacyjna praktycznie, już mi się chce, wiecie, takich właśnie bardziej zielonych zapachów dla odmiany, takich świeższych, bardziej energetycznych, takich, wiecie, chłodzących. Jeszcze to nie jest oczywiście apogeum temperatur, jakie we Wrocławiu potrafią być. Natomiast już tak delikatnie się zaczyna. Jak zwykle zapraszam do aktywności w postaci łapek, subskrypcji, komentarzy. Zostawcie chociaż emotkę. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Cześć.